Joanna Piotrowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. No i jestem trenerem Nordic Walking już tak naprawdę od 10 lat i szkolę przyszłych instruktorów właśnie tutaj w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zaczęłam uprawiać Nordic Walking po to, aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, ale również trenując siatkówkę, no już miałam dość dużo kontuzji i dlatego zaczęłam uprawiać tę formę aktywności, ponieważ dawała mi dużo radości i zero kontuzji. Nordic Walking to aktywność fizyczna dla wszystkich i nieważne, czy masz 5 czy 90 lat, to jeśli tylko chcesz, to możesz wziąć kije Nordic Walking i zacząć swoją przygodę. 30 lat temu Nordic Walking został wprowadzony w Finlandii zarówno do szkół, jak też do fińskiej armii, ponieważ żołnierze byli mocno otyli. Podczas chodzenia z kijami, jeśli idziemy prawidłową techniką, to jesteśmy w stanie zaangażować 90% mięśni. A jeśli się uśmiechamy, bo to właśnie ten marsz wywołuje radość i wydzielają się wtedy endorfiny, to jesteśmy w stanie zaangażować dodatkowe 5%. Nordic Walking to prosta aktywność, ponieważ oparta jest na marszu, gdzie dodatkowym elementem są kije. Ale bardzo ważne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym będziecie maszerować prawidłowo. I tutaj musimy pamiętać o naprzemianstronnej pracy ramion i nóg. Kij powinien być wbity pod kątem 60 stopni i tak naprawdę wbicie kija jest w tym samym momencie, co podłoża będzie dotykała pięta. Kolejnym elementem, który jest niesamowicie ważny, to tuż po wbiciu kija musimy odepchnąć się tak, aby nasze ciało otrzymało odpowiednią prędkość. A następnie, kiedy nasza ręka minie linię bioder, wówczas otwieramy dłoń. I później ręka przenoszona jest do przodu w taki sposób, że ciało jest rozluźnione, po to, żeby podczas bicia znowu zacisnąć rękojeść kija i wbić odpowiednio kij. Ręka powinna pracować jak wahadło, czyli powinna być zginana ku przodowi, jak również zginana ku tyłowi. Najczęstsze błędy, które popełniane są w Nordic Walking, to jest marsz na tak zwanego pająka, czyli marsz, kiedy kij wbijany jest pod kątem 90 stopni do podłoża oraz kiedy pracujemy prawa ręka, prawa noga, kiedy nie ma naprzemianstronnej pracy ramion i nóg. Jeśli ktoś nie idzie prawidłowo technicznie, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Po prostu może dlatego, że jego aparat ruchowy jest do tego nieprzygotowany. I należy właśnie pójść w tym kierunku, żeby tą osobę przygotować do tak prostej aktywności fizycznej. Jeszcze 10 lat temu mówiło się, że Nordic Walking jest to aktywność dla osób starszych, jest to aktywność dla kobiet. Ale teraz tak naprawdę Nordic Walking uprawiają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nordic Walking jest aktywnością fizyczną, gdzie nie ma żadnych kontuzji, ale należy pamiętać o prawidłowym obuwiu, prawidłowym ubraniu i uśmiechu. W Nordic Walking nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Należy pamiętać o kilku zasadach. Wbijamy kij pod kątem 60 stopni, przeciągamy dłoń za linię bioder i maszerujmy, ponieważ najważniejsze jest to, że się ruszamy. Ja po prostu muszę być aktywna, bo bym dom rozniosła.